Cześć, z tej strony Farell i witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, gdzie znajduje się ukryta gwiazdka, którą możemy zdobyć po ukończeniu wszystkich zadań z 4. tygodnia karnetu bojowego. Ale zanim do tego przejdziemy, ja co tydzień dla osób subskrybujących mój kanał przygotowałem 2 konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie w tym tygodniu wygrać. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 fałdolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę darmowy karnet bojowy, zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farell. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Po ukończeniu wszystkich zadań z 4. tygodnia otrzymujemy taki oto ekran wczytywania, gdzie zawsze na ekranie wczytywania jest mała podpowiedź, w którym miejscu znajduje się gwiazdka. Tym razem mamy na ścianie namalowanego wielbłąda z takim jakby napojem, a ukryta gwiazdka znajduje się tuż nad jego głową. Identyczny posąg znajduje się koło oazy odpoczynku, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Lądujemy. Przypominam, aby odblokować ukrytą gwiazdkę, musimy ukończyć wszystkie zadania. Rozwalmy mu piczku. Tutaj standardowo powinna być w środku skrzyneczka ukryta. Niestety nie ma, ale dziś w tym miejscu, tuż nad jego głową, będzie ukryta gwiazdka. Z pewnością będziemy musieli wskoczyć na jego picie. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych poradników i wyników konkursu, które pojawiają się co tydzień. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Yo!